Potter jest pewnego rodzaju fenomenem medialnym, który moim zdaniem doskonale wpisał się w pewien nurt współczesnej kultury, tudzież antykultury, zależy jak to nazwiemy, i podsycany różnymi ideologiami, symbolami, natchnieniami z klimatów antychrześcijańskich, new age'owskich, okultystycznych, o tym pan Andrzej ze Znawstwem teraz będzie nam pewnie opowiadał, po prostu jest pewnego rodzaju sztandarem literatury, takiej bardzo dynamicznie reklamowanej literatury młodzieżowej, dziecięcej. Zbiera w sobie bardzo wiele nurtów, bardzo wiele prądów, bardzo wiele ideologii podczepia się jakby pod sukces Harry'ego Pottera i odwrotnie, bardzo wiele ideologii współczesnych promuje, pracuje na ten sukces. Czy Harry Potter jest obojętny dla młodego odbiorcy? Ojciec od razu bardzo ważne i zasadnicze pytania zadaje. To jest trudno od razu jakby wejść w ten klimat. Moim zdaniem obojętny nie jest. Można by bardzo dużo na ten temat mówić. Nieobojętny z wielu względów. Po pierwsze, nie jest to zwykła baśń i sukces medialny tej książki polega również na tym, że jakby środowiska promujące ją próbują wytworzyć pewien mit właśnie na ten temat, że mamy oto nową, genialną, współczesną, czytaj nowoczesną, modną stylistykę baśniową, którą właśnie Rowling z wielkim talentem próbuje promować. I że to w jakiś sposób pozostaje paralelne do takich dzieł jak Lewisa, Opowieści z Narni, czy cyklu Tolkiena. Także moim zdaniem to jest pierwszy fałsz, który należałoby tutaj od razu zdeprecjonować. Nie można porównywać Harry'ego Pottera z tego rodzaju literaturą. Przede wszystkim dlatego, że on jest pozbawiony tak naprawdę tej najwyższej metafizycznej półki, którą mają i Tolkien, i Lewis. Dobro i zło w Harrym Potterze pisałabym małą literą, jeżeli już to zło może wielką literą, a dobro małą. Natomiast te odniesienia typowo chrześcijańskie, zakodowane w historii europejskiej, w kulturze europejskiej od wieków, te odniesienia, które mamy u Lewisa, Tolkiena i innych autorów tej półki, tej najwyższej półki, są Rowling obce. Ona w innym celu w ogóle te książki pisze, nie po to, żeby pokazać walkę dobra ze złem. To są wszystko no, pewne nieporozumienia, które to trzeba by też dużo czasu mieć, żeby rozszyfrowywać po kolei te ścieżki, ale jest oczywiste, że to jest zupełnie innego rodzaju literatura. A Andersen, Green? Też używali symboli magicznych i też używali magii jako pewnej figury literackiej. Z tą różnicą, że u nich magią nie zajmowali się ludzie i magia była pewnym pobocznym wątkiem literackim, tworzącym pewien klimat tej literatury, natomiast nie była celem samym w sobie. Jeżeli na przykład w klasycznej baśni jest tak, że pojawia się czarnoksiężnik, to jest on przez dziecko i dorosłego jednoznacznie i spokojnie rozpoznawany jako symbol zła w tej baśni. Jeżeli pojawia się dobra wróżka, to nawet jeżeli ma różdżkę i pojawia się w jakiejś, nie wiem, aureoli cudowności, to jest to postać, to nie jest człowiek, to jest postać z zaświatów. My byśmy ją najchętniej pewnie ubrali w aureole i skrzydła, bo jest to duch dobra, który w symbolice chrześcijańskiej dla nas ma bardzo, bardzo zbliżony jest jakby do anioła, więc wiadomo, że jeżeli działa ku dobru człowieka, to jakby to wszystko w pewnej konwencji struktury baśni jest do zaakceptowania. Ta magia to jest zupełnie co innego niż realna magia, jaką promuje Rowling. A że promuje magię realną, to naprawdę trzeba po prostu spokojnie spojrzeć w tekst, bez emocji, bo są wielkie walki pomiędzy zwolennikami Harry'ego Pottera a przeciwnikami. Zwolennicy twierdzą, że przecież to baśń magiczna, przecież to wyobraźnia, czego my naprawdę chcemy. Jesteśmy jakimiś zapyziałymi katolikami, którzy tutaj walczą jako aborcję i eutanazję o tego Pottera. O co nam naprawdę chodzi? A chodzi tak naprawdę o to, że że magia w wersji Rowling jest czymś autentycznym, czymś żywym, czymś prawdziwym. Jeżeli postawimy tezę, że magia istnieje naprawdę, a o tym mówi Biblia wyraźnie,
I to mówią wyraźnie egzorcyści i kapłani i wszyscy ci, którzy są lekarzami dusz opętanych i w pewnym sensie uzależnionych od praktyk magicznych różnego rodzaju. Więc jeżeli magia istnieje naprawdę, to nie można o prawdziwej magii pisać baśni, bo pytanie, czym ta baśń będzie, czy to ma być podręcznik, czy to ma być jakaś książka, która przymila się, powiedziałabym, podlizuje się trywialnie czytelnikowi, w pewnym sensie jakby chce wciągnąć go w ten świat, żeby potem tymi symbolami tak naprawdę no, jakoś manipulować jego życiem. To jest zupełnie inna kategoria magiczności. Czyli tutaj znowuż dotykamy źródła inspiracji twórczych, czym twórca i czym literatura powinna się fascynować, czy dobrem, czy złem. I doskonale, tutaj pozwolę sobie ojca myśl jakby jeszcze na nieco inny tor skierować. Z praktyki jako autor książek mogę powiedzieć, że moim zdaniem nie ma literatury neutralnej światopoglądowo. Nie istnieje literatura neutralna światopoglądowo. Tak jak nie istnieje państwo światopoglądowo. Neutralnie, ani człowiek, jeżeli chce być autentyczny i prawdziwy w swoim osobistym ja, nie może pozbawić samego siebie pytań o rzeczy najważniejsze. Nie można być religijnym i antyreligijnym jednocześnie. Jesteśmy z natury istotami religijnymi, duchowymi. Chrystus tam to precyzuje doskonale, bądź zimny albo gorący. No więc właśnie, więc jeśli mogę jakby jeszcze to skomentować, to chciałam powiedzieć tyle, że dla mnie jako autora książek, który siada i realizuje jakby pewną wizję literacką swoją pracą, jest oczywiste, że Harry Potter jest napisany ze złych intencji. Nie wierzę w to, że ta siedmiotomowa epopea na temat magii i tutaj od razu komentarz jakiej. Zwolennicy Pottera mówią, przecież to jest walka dobra ze złem, bo walka białej magii z czarną. Ale jeżeli chłodno znów zastanowimy się nad tym, biała magia nie istnieje. Nie ma po prostu czegoś takiego jak biała magia. Egzorcyści nie ma twierdzą, mniejszego zła, nie ma miękkich narkotyków, nie ma tak, dokładnie, białej magii. Dokładnie tak, nie ma białej magii. Na temat magii Biblia mówi jednoznacznie i wiadomo, że każdego rodzaju magia, nawet biała, tak jak to nazywają powiedzmy osoby, które tego typu praktykami próbują się zajmować, prowadzi do uzależnień demonicznych i człowiek otwiera się na siły, których nie zna. Mówią to jasno egzorcyści, nie ma białej magii. Egzorcyści to są właśnie ci, którzy potem mają problem z rozpoznawaniem duchów. Po białej magii również ma się kłopoty duchowe z diabłem, więc biała jako taka nie istnieje. Więc kończąc jakby ten wątek, chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś pisze tak wiele książek z taką precyzją, z takim znawstwem, dla mnie jest oczywiste, że po praktykach, po inicjacji okultystycznej, pani Rowling twierdzi, że wymyśliła to wszystko, że to jest świat wyobraźni. No, można powiedzieć, że ktoś, nie wiem, przepisze 17 rozdziałów Ewangelii Świętego Jana i powie, że wymyślił tę Ewangelię. Jest zdziwiony, że ktoś kiedyś już opublikował te 17 rozdziałów. Nie można też w ten sposób podchodzić do sprawy, więc pytanie o intencje autora moim zdaniem nie są dobre. Perfidne od początku, skierowane właśnie na to, żeby promować wyobraźnię, myślenie magiczne. Bardzo dziękuję. Panie Andrzeju, pan zapewne coś dobrego znalazł w lekturze Harry'ego Pottera. Ja przyznam się, że problem Harry'ego Pottera staram się ujmować na takim bardzo szerokim obecnie tle prądu New Age. Przyznam się nawet, że nie skupiam się na samych tych powieściach. Nawet troszeczkę mi szkoda czasu na jakieś takie wgłębianie się, tym bardziej, że mamy już sporo takich opracowań. Natomiast skupienie się na Harrym Potterze jako na książce, która ma kilka tomów, tak jak tutaj pani redaktor trafnie wspomniała, bardzo rozreklamowanej. Ja oczywiście bardzo mocno bym się zastanawiał, czy to pani Rowling tylko trafnie ją reklamuje, bo to jest cały świat, gdzie ona jest takim jakimś pionerkiem wykonawczym, czerpiącym z tego jakieś tam tantiemy. Natomiast ci, którzy to promują, realizują jednoznacznie pewną myśl ideologiczną, swoją wizję świata, swoją wizję społeczeństwa, swoją wizję duchowości, religijności. To jest właśnie ten prąd New Age. I teraz, dlaczego często te żywiołowe dyskusje powodują do skłócenia katechety z klasą na przykład, do skłócenia środowiska, gdzie przyjeżdżam z konferencją czy z prelekcją i znajdują się zwolennicy Harry'ego Pottera? Można szerzej potraktować Jerzego Owsiaka, Pokemonów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że
nie ukazujemy tego na całym tle. I dla mnie sam Harry Potterek to jest książeczka wypromowana, która za kilka lat gdzieś tam w kurzu bibliotek, mam nadzieję, będzie znikać, ale na to miejsce będą pojawiać się inne oddziaływania. Ale też zostawi no, pewne ślady mentalności. Tak, zostawi te ślady, z tym, że też tu znów kolejna rzecz. To na ile zostawi te ślady, proszę zwrócić uwagę, że nie zależy tylko od tego, kto atakuje, ale również od tego, kto przyjmuje atak, czy polemizuje z tym atakiem, więc od rodziców, od działań duszpasterskich, czy będziemy umieli zdemaskować, nawet nie używam słowa skrytykować, a zdemaskować te antychrześcijańskie elementy z chrześcijańskiego punktu widzenia szkodliwe, bo to jest bardzo ważna definicja, bo jeżeli mówimy, że Harry Potter ma wiele złych elementów, że Harry Potter ma wiele niepedagogicznych elementów, czy prawda, takich wręcz zakodowanych, perfidnych, to musimy powiedzieć, do czego to odnosimy. Bo dla kogoś to, według innej definicji, będzie dobre. Ktoś powie, no magia jest wspaniałym elementem wchodzenia w duchowości, być może poznawania jakichś paranormalnych zdolności, to co okultyści od wielu lat prowadzą. Więc my Harry'ego Pottera rozpatrujemy jako katolicy, jako chrześcijanie. I to jest dla nas matryca, do której całą tę powieść i kontekst, który występuje, odnosimy. I teraz jaki mamy kontekst? Proszę zwrócić uwagę, że dziś jesteśmy zalewani tym New Age'em, to znaczy poglądem, filozofią, światopoglądem, duchowością, religijnością, która mówi, że chrześcijaństwo się przejadło, nic nie jest w stanie dać ludzkości, a potrzebna jest nowa epoka, nowa era, nowa ludzkość, ekologiczna, kochająca się, bez państw, bez różnic religijnych, tolerancyjna, otwarta, pokojowa, ona dopiero wprowadzi nowy ład. I w realizacji tej utopijnej wizji, ja oczywiście ją wyidealizowałem, bo to w założeniach jest tak pięknie, w realizacji potem dochodzi do właśnie często walczenia z tymi, którzy mówią o pokoju. Dlatego New Age jest bardzo wrogi wręcz, nie tylko obcy, ale wrogi chrześcijaństwu. I na drodze do realizacji tej utopii stoi Kościół katolicki. Dlaczego? Bo Kościół katolicki mówi, że jest obiektywna prawda w dziedzinie moralnej i w dziedzinie prawd wiary dogmatycznej, która jest niezależna od tego, jak się tendencje społeczne zmieniają. I to jest bardzo niewygodne. Pełnia tej prawdy jest w Kościele katolickim charyzmat nieomylności, który Chrystus zostawił w tym Kościele. Natomiast ci globaliści, tak ogólnie mówiąc, stoją na bazie relatywizmu. Wszystko jest względne. Owszem, kiedyś homoseksualizm był nie do zaakceptowania. Dziś świadomość społeczna poszła dalej, możemy zaakceptować. No ale teraz rodzi się pytanie, na które odpowiada zresztą, ubolewam, że ciągle jeszcze niedoceniony w Polsce dokument Stolicy Apostolskiej Jezus Chrystus Dawcą Wody Żywej, chrześcijańska refleksja na temat New Age z lutego 2003 roku. Ten dokument odpowiada, no dobrze, ale jeżeli ktoś lansuje jakieś ideologie, czy chce ludzkości doradzać i mówić, co jest w danym roku, czy w danych latach dobre, co złe, no to musi być to jakieś gremium, musi być to jakieś grono. No przecież tego się nie ustala w sondażach od Kamczatki aż po powiedzmy wszystkie... A może chodzi o to, żeby się w sondażach to wszystko ustalić? Panie Andrzeju... To jest jeden z elementów, tak. Gdyż mamy połączenie z księdzem profesorem Aleksandrem Posackim. Szczęść Boże, witamy księdza na naszej antenie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę ojca, rozmawiamy dzisiaj o Harrym Potterze. Ksiądz również przeanalizował cały, jak tu zostało już użyte sformułowanie, fenomen tej lektury i tej powieści. Jakie refleksje się księdzu właśnie nasuwają? No więc refleksje, tym bardziej całościowe, że już mamy całość tej powieści, więc można tutaj już wiele zobaczyć, jakby mając na uwadze materiał kompletny. I tutaj od początku oczywiście był problem magii i problem gnozy. Ja tutaj rozróżnię właśnie, co jest jakby największym niebezpieczeństwem, o czym ja ostrzegałem już od kilku lat samego początku. Jest problem po prostu szerzenia ideologii w tej powieści, czego nie chcą zobaczyć ludzie, którzy się po prostu nie znają na tych ideologiach i to może ich trochę rozgrzesza, może nie, może powinni je poznać. To są dwa rodzaje ideologii, to znaczy przede wszystkim jest to rodzaj neopogaństwa, czyli magia, czary. I drugi rodzaj to jest neognoza,
czyli droga, alchemia, hermetyzm, to są rzeczy związane ze sobą, ale jakoś tam różne. Obydwie koncepcje czy tradycje ezoteryczne, okultystyczne są przeciwne chrześcijaństwu. Dlaczego więc jestem tak niebezpieczny? Właśnie dlatego, że to tam występuje w takiej postaci dosłownej, w postaci występują konkretne osoby, które istnieją w historii, występują konkretne teorie, które są realne. Nie jest to więc metaforyzacja jakby pewnego problemu magii czy problemu jakby czarów, tak jak to jest właśnie w zwykłych bajkach, nawet Tolkiena czy w innych tego typu powieściach fantazy, jest pewna dosłowność. Ja to nazywa się dosłownością. To jest ten sam okultyzm i te same teorie, koncepcje, które istnieją w rzeczywistości. Nie ma żadnej różnicy. Czy będzie to praktykował dorosły człowiek, mag, okultysta, który za pieniądze takie rzeczy robi, i to jest normalna rzecz dzisiaj na świecie, czy będzie to robiło małe dziecko, czy jakiś nastolatek, to tej istotnej różnicy merytorycznej nie ma. I właśnie to jest to największe niebezpieczeństwo. Ja nazywam to jakby problemem formy. Natomiast problem treści też istnieje. Treść jest jakby w określeniu celu tej magii. To znaczy, magia nie jest tutaj pokazana jak w innych bajkach jako, powiedzmy, pewne zagrożenie, czy coś złego, jak chociażby u Luisa, gdzie czarownica jest wprost symbolem jakby zła. Tylko są czarownicy dobrzy, czarownicy źli. Jest problem zabawy czy pewnej manipulacji właśnie tym tematem. I nie ma, gdy chodzi o cel właśnie pokazania tej powieści, nie ma jakby wyrzekania się mocy, pokazywania, że moc jest niebezpieczna, że trzeba wybrać na przykład słabość, nawet Tolkiena, że słabość tych hobbitów jest jakby tutaj taka bliska chrześcijaństwu, czy ofiara właśnie u Luisa. To są jakby przeciwieństwa afirmacji mocy. To jest to cały czas afirmacja mocy, kto jest silniejszy, ten zwycięża. To jest bardzo neopogańskie myślenie. Więc jakby Księże profesorze, dlaczego mówimy o zagrożeniach idących ze strony lektury właśnie Harry'ego Pottera? Jakie zagrożenia duchowe wypływają z tej lektury? No więc to są dwa rodzaje zagrożeń duchowych. Jeżeli mówimy o duchu ludzkim jako o umyśle i o woli, no to umysł to jest jakby faszerowanie dziecka już w tym wieku pewną ideologią, która jest w istotę antychrześcijańska, tak jak Gnoza na przykład, która zakłada boskość człowieka, na przykład Alchemia, pierwszy tom poświęcony alchemii, kamień filozoficzny, to jest właśnie takie hasło wywoławcze. Oczywiście w dorosłym wieku na przykład ktoś może sobie to badać, to jest jakby część filozofii i wtedy może to jest mniej groźne, ale dziecko jest tutaj bezkrytyczne, ono tą ideologię jakby tutaj nasiąka tą ideologią. To jest jakby problem umysłu. Natomiast jest jeszcze problem woli. Tutaj akurat wola to jest bardziej związana z magią, czyli z pewną wolą mocy. I tutaj już jest to problem także zbliżania się, czy ociera się o pewien grzech. A więc tutaj umysł, a tam potem jakby wola, grzech. Dlaczego grzech? Dlatego, że no, magia jest grzechem według Biblii, prawda? Czy nawet czy Gnoza, która też głosi takie ubóstwienie człowieka z natury, jest też bliska grzechu bałwochwalstwa. Więc jakby dziecko się oswaja z grzechem bałwochwalstwa, nawet nie mając zamiaru jakby oczywiście jeszcze wybierać do końca świadomie tych grzechów, to jednak jakby się oswaja z nimi, ociera się o nie, igra z nimi, jakby igra z tymi niebezpiecznymi tematami, które są, jak powiedziałem, realne historycznie i nie tylko realne historycznie w sensie, że istniejące w historii jako konkretne teorie i konkretni ludzie, jak na przykład Flamel, czy Błowacka, czy może Crowley, także to ja sugerowałem także w ostatnim moim artykule, ale też chodzi o pewien realizm działania na przykład magii, bo tutaj cały problem jakby, który ja podnosiłem wielokrotnie w innych artykułach też, polega na tym, że społeczeństwo postoświeceniowe, takie liberalne, relatywistyczne, nie wierzy jakby w realizm magii. To znaczy, tymczasem realizm magii jakby potwierdza także parapsychologia częściowo, potwierdza duszpasterstwo egzotystyczne, nawet jakieś badania nad magią wudu. Magia po prostu działa, ona ma pewien realizm także w tym sensie, że działa, rzucanie zaklęć na przykład może być też realistyczne, ono może coś spowodować, nie jest to tylko zabawa, prawda? I tutaj no, to jest to główne zagrożenie właśnie od strony tych rzeczywistości po prostu niebezpiecznych w sensie intelektualnym, a więc już duchowym i jeszcze duchowym w sensie woli, w sensie dotykania grzechu, czyli tego, co tradycja katolicka, chrześcijańska, nawet szerzej biblijna klasyfikuje jako grzech bałwochwalstwa.
A w swoim życiu Bazmowarstwa ma taką właśnie szczególną wagę, że on bardzo, bardzo mocno otwiera też na problemy, na problem złych duchów, także to mamy potwierdzenia w praktyce duszpasterskiej. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za tę wypowiedź. Przypomnijmy, że mówił do nas ksiądz profesor Aleksander Posacki z Krakowa. Raz jeszcze dziękujemy. Odsyłamy dziękuję też również. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Odsyłamy też do lektury naszego dziennika. Tam też pojawiały się artykuły księdza Aleksandra Posackiego dotyczące właśnie tych spraw, o których mówimy, czyli prawdy o Harrym Potterze. O Harrym Potterze, który, jak stwierdził ksiądz profesor, dotyka w sposób konkretnie grzechu człowieka. Panie Andrzeju, właśnie przerwaliśmy tym połączeniem tę kwestię. Pan mówił o Harrym Potterze w kontekście całego nurtu New Age, który próbuje zatrzeć granice między religiami, społeczeństwami, kulturami i tak dalej. Więc bez tego kontekstu w dużej mierze daremnie będziemy kruszyć kopię. Dlaczego? Bo nasz rozmówca nie będzie widział zagrożenia w jakiejś książce czy w bajce Pokemonów, jeżeli nie będzie widział całego wodospadu antychrześcijańskiego działania z jednej strony. I druga rzecz, on nie widzi antychrześcijańskich elementów. Bo wiemy, że przekonywać przekonanych jest bardzo łatwo, ale nam zależy, żeby zwrócić przynajmniej uwagę, postawić znaki zapytania co do Harry'ego Pottera i całego New Age tym również z katolików, którzy w tym nie wiedzą nic złego i to propagują. I proszę zwróćmy uwagę, dlatego ta analiza watykańska jest tam bardzo trafna. I teraz, jeżeli się z nieco większą uwagą rozejrzymy wokół siebie, to zobaczymy, że ten prąd, który odwołuje się do tego synkretyzmu religijnego, zacierania różnic, relatywizmu, troszkę z buddyzmu, z hinduizmu, z chrześcijaństwa szczególnie elementy miłosierdzia drugiego człowieka, oczywiście ubierają to w szaty filantropii, z wiedzy ezoterycznej, z gnostycyzmu, z poganizmu biorą. I to mieszają. I teraz zwróćmy uwagę, sposób ustawiania mebli, robienia wystaw w sklepach, bardzo często elementy New Age, sposób gotowania przepisy, kulinaria, ubieranie się, filozofia, bardzo mocno również w teologię czy w duszpasterstwo, szczególnie Kanada, Stany Zjednoczone, Zachód Europy, elementy New Age wchodzą w takich jak chociażby yoga czy nawet astrologia. Dalej. Media, księgarnie, kioski, filmy, gry komputerowe, billboardy, kolorowe czasopisma, horoskopy, wróżki, wysyłanie SMS-ów. Więc cały ten zalew... Czy to wszystko jest w Harrym Potterze? Bogorzato? Nawet forma SMS-ów dałam się pewnie znaleźć. W różnych formach te treści występują. Oczywiście, ja echo słyszę z wielką uwagą, słucham pana Andrzeja. Też oczywiście z ogromną uwagą ojca Posackiego i to wszystko w sposób oczywisty istnieje w Harrym Potterze. Ja może, bo tak, tych myśli jest bardzo dużo, może jak skupimy się na jednej, to zrozumiemy więcej, wbrew pozorom. Na przykład, bardzo jest mi bliskie to, co powiedział ojciec Posacki, to, co pan Andrzej był uprzejmy też tutaj zauważyć, podniesienie małości w chrześcijaństwie. Pierwsza myśl, która mnie zaniepokoiła jako czytelnika Harry'ego Pottera po przeczytaniu kilkudziesięciu pierwszych stron pierwszego tomu była taka, dlaczego wspaniali, pełni mocy są ci, którzy zajmują się magią, a ci, którzy ją odrzucają, czyli tacy jak ja, to są ci głupsi, to są mugole. I myśl następna była taka, zatem Andersen był mugolem, kiedy napisał Dziewczynkę z zapałkami, opisał przecież dokładnie sytuację taką, że człowiek biedny, odrzucony przez wszystkich, niezrozumiany, odepchnięty, jest pierwszym kandydatem do nieba. Niebo w wersji Rowling jest zupełnie innym miejscem niż to, do którego my tęsknimy, to jest rzecz pierwsza. A druga to jest właśnie to taka, że to, co dla nas jest naturalne, normalne, na przykład zawód jednego z krewnych Harry'ego, który jest właścicielem fabryki śrub, bodajże czy czegoś w tym rodzaju. Jeżeli ktoś u Rowling jest właścicielem fabryki śrub, jest w ogóle skreślony. Nie ma szans. Jest mugolem, jest głupcem. Jeżeli jest w rodzinie, w normalnym związku małżeńskim, jest skreślony. Tylko magowie mają prawo do jakiejś wyższej, lepszej wiedzy. Ta apoteoza mocy, o której mówił ojciec Posacki, tam jest bardzo wyraźnie jakby podniesiona. Ja myślę, że też sukces tej książki polega na tym, że dziecko, mały, niedoświadczony, jeszcze taki miękki czytelnik, uwielbia bohaterów, którzy są podobni do rycerzy.
sam jest mały i ogląda świat z dołu i patrzy na rodziców 1,5 metra nad sobą i na meble metr nad sobą. W związku z tym jakby wszystko to, co większe, co wyzwala właśnie tę moc, tę dorosłość, tę wielkość, jest dla dziecka pociągające. Tymczasem chrześcijaństwo, przed chwilą mówił o tym Pan Andrzej w wątku miłosierdzia, jest właśnie takie: pochyl się nad małym, doceń małego. Zachwycające u Tolkiena jest to, że to właśnie ci najmniejsi i najmniej poradni i nie zajmujący się magią tak naprawdę dokonują największych rzeczy wbrew wszystkim tym w tej magii zaawansowanym. To jest chyba rzecz ważna. Wspomniała Pani tutaj o Mugolach i o tych, którzy zajmują odpowiednie pozycje i mają odpowiedni status w społeczeństwie, czyli kasty, a to chyba skądś znamy już, Panie Andrzeju, społeczność kastowa. No to jest perełka całego nurtu New Age, to znaczy reinkarnacja. Bo reinkarnacja daje religijne, ideologiczne podstawy do tego, by stworzyć, że pewna grupa ludzi, oczywiście dużo mniejsza niż ogół, jest stworzona do rządzenia, do nadawania praw, do pilnowania porządku, no w Indiach powiedzmy Maharadżowie czy Brahmini, a jest pewna grupa do produkcji, do wytwarzania, a pewna grupa do sprzątania i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja to mówię z terenu Indii. Natomiast tutaj w tym ciekawym wątku Mugoli, proszę, zwróćmy uwagę, że Rowling stosuje bardzo prosty, nie chcę nawet użyć słowa prostacki, ale prosty sposób takiej pewnej kalki, takiego cyfrowego, zero-jedynkowego, czarno-białego działania. I teraz wyobraźmy sobie tak, jeżeli ja chcę pewną grupę ludzi zdyskredytować, albo u czytelnika, u telewidza, czyli u odbiorcy treści, chcę wytworzyć po zapoznaniu się z tą treścią, że jednych lubi, drugich nie lubi, to stosuje bardzo prostą rzecz. No na przykład, jeżeli chcę, żeby zwykłych ludzi, którzy magią się nie znają, nie lubił, no to przedstawiam ich zawsze w złym świetle, czy w przeważającej ilości w złym świetle. Stąd zawsze stryjostwo, powiedzmy, trzyma go pod drzwiami. To jest sprowadzone aż do tego stopnia, prawda? Bardzo prymitywnej, wulgarnej, niesprawiedliwej. Ich syn jest gruby, to szczególnie ekranizacja powieści. Prymitywny, niewykształcony. Oni też są tacy, prawda, prostaccy w tym. Więc jeżeli ja to czytam, to nabieram antypatii do ludzi, którzy no, gnębią sierotę i to jeszcze sierotę, a solidaryzuje się z tym sierotą. I teraz dla mnie zasadnicze pytanie jest takie, o którym tutaj już wspomnieliśmy. Czy są to wszystko przypadki, że akurat ktoś promuje tę książkę, że księgarnie o 12 w nocy są otwierane, bardzo znani aktorzy są przed 12 w nocy angażowani do czytania, robi się konkursy, przebierania i to cały świat subkultury, który idzie z Harry Potterem i u pani Rowling konkretnie, czy przypadkowo tych nieznających magii przedstawiła w tym złym świetle, co ma powodować zły ich odbiór, obraz, tamtych w dobrym, czy jest to proces sterowany? Bo jeżeli jest to proces sterowany, bo jeżeli to jest przypadek, no to oczywiście to, co mówimy, to jest spiskowa teoria dziejów, nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli jest to proces sterowany, to musi być tak, ktoś, kto ma jakąś wizję i steruje, no metody, którymi się posługuje i cel, który chce osiągnąć. Pan dostrzegł? Więc dla mnie bardzo wyraźnie New Age wpisuje się w ten cały układ puzli, znaczy Harry Potter wpisuje się w to New Age. I proszę zwróćmy uwagę, to nie jest tylko problem Harry'ego Pottera, choć on jest nagłośniony. Pokemony, ktoś będzie powiedział, że się czepiam, ale ja widzę dzieci, którym mentalność już się zmienia, którzy potrafią spóźnić się na lekcje, zaryzykować w szkole i w domu, że będą skrzyczane, po to tylko, żeby wziąć do piórnika jakiś rodzaj Pokemona, który ma go bronić przed chłopakami z 4B. I on szczerze w to wierzy. Teraz pytanie, czy on będzie wierzył w to, że na przykład trzeba się zwrócić do Anioła Stróża czy do Matki Bożej? Czy też ten świat duchowy chrześcijański zostanie zastąpiony innym światem? Weźmy, zwróćmy uwagę, pan Jerzy Owsiak, wyrzucenie przystanku Jezus, a cały czas czynne propagowanie Hare Krishna. Przecież to jest kryształowy element New Age. Weźmy rozporządzenie pana ministra Leszka Millera, o którym już kiedyś też wspominałem, z 95 roku z kwietnia, Dziennik Ustaw nr 48, pozycja 253 z załącznikiem, gdzie legalizuje zawody takie jak wróżbici, przepowiadacze, biotronicy, ci, którzy z kości, z fusów kawy, herbaty wróżą. Weźmy całą gamę filmów, również dla dorosłych, z ukrytymi elementami reinkarnacji. Ktoś kogoś zabija, dusza jego wraca, wciela się w policjanta, w psa czy w kogoś, rozwiązuje problem. To jest bardzo subtelny poziom. Plus te elementy, o których wcześniej powiedziałem, nawet kulinaria. Więc my, nawet nie zdając sobie sprawy, jesteśmy
od 100, ponad 100 lat, i tak jak tutaj ojciec Posadzki wspomniał, Helena Blavatska czy Rudolf Steiner, którzy wychodzili z tą wizją nowej religii, która ma zmieść chrześcijaństwo, szczególnie katolicyzm, i w to miejsce dać elementy duchowe. Bo, drodzy Państwo, nie da się przekonać ogółu ludzkości do tego, że jest tylko materia, czyli kierunek ateistyczny, i ona rozwiąże Twoje problemy. Bo jednak, tak jak na początku pani redaktor powiedziała, każdy zadaje sobie pytania, przynajmniej ćwierć myślący człowiek, po co ja żyję, co mnie czeka po śmierci, dlaczego w nocy wstawać do dzieci, dlaczego na czymś stracić, może się zarazić, a pomóc komuś choremu na tyfus. Cały świat misji katolickich. I na to materia nigdy nie da odpowiedzi, jako religia. Więc oni chcą stworzyć tą nową religijność, nową filozofię. I jeszcze raz odsyłam do tego bardzo trafnej, do tej bardzo trafnej analizy watykańskiej tego dokumentu. Dlatego też potrzebna jest filantropia, a nie miłosierdzie. Albo miłosierdzie, które jest nazywane filantropią. Proszę ojca, nie ma większej etyki i większej moralności wśród różnych nauczycieli, podejdźmy tylko religioznawczo do tego na razie, nauczycieli religii, od tej, którą przyniósł Jezus Chrystus. Jego podejście do grzesznika, do niewolnika, do człowieka chorego, upośledzonego, rola kobiety, dziecka, to, co Chrystus wniósł i co chrześcijaństwo wnosi, nie ma większej etyki. No, jeżeli się rozejrzymy wokół siebie, bogini Kali, składanie ofiar z ludzi, kulty przedkolumbijskie w Ameryce Południowej, apokalipto Melo Gibsona, kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyciętych na utworzenie świątyni. Rewolucja francuska. Rewolucja to już współcześnie. Stary Testament, rzucanie dzieci do ognia, jeżeli odchodzili Izraelici od Boga prawdziwego, a ku pogańskiemu, plus ideologie utopistyczne. Francuska, meksykańska, rosyjska, hiszpańska, w imię wolności, równości, braterstwa. Wandea przecież dokonano pierwszych w historii planowych, masowych, bardzo dobrze socjotechnicznych, przygotowanych mordów. Setki, tysiące ludzi nawet nie zabijano, wyrzynano dosłownie. Dlatego też dobrze by było widzieć właśnie w tym szerokim gamie i New Age, Harry Potter, dlatego że zawiera wszystkie te elementy, dostał czas antenowy, dostał rozpropagowanie. Oczywiście ci, którzy sobie to sprzedają czy propagują już na tych dole, myślę, że główną motywacją ich działania jest motywacja ekonomiczna, zarobić na tym. Ale ci na samej górze, wokół rągi, którzy ją wypromowali, myślę, że nie tyle o pieniądze im chodzi, ile o osączenie tej ideologii. Bo ci akurat zapewne pieniądze mają. Ideologii oczywiście. Przypomnijmy jeszcze takie cyfry, jak numery telefonów do naszego studia 056 657 0011 i 056 657 0012. To są numery telefonów do naszego studia. To w Toruniu dla słuchaczy i dla widzów z Polski. Nasz program odbierają poza granicami. Też mamy specjalne numery telefonów, a są to następujące. W Europie 00 48 56, w Ameryce Północnej 011 48 56 i następnie 657 00 13 i 657 00 14. Dzisiaj mówimy o prawdzie o Harrym Potterze, a rozmówcami naszymi są pani Małgorzata Nawrocka, autorka poczytnych książek dla dzieci, oraz pan Andrzej Wronka, teolog, dydaktyk i pedagog zarazem. Andrzejem Posadzkim oczekujemy na telefony również od naszych widzów i słuchaczy. A my powróćmy na razie do Harry'ego Pottera. Czy rzeczywiście pani odnalazła to, o czym mówił pan Andrzej? Tak. I znów przykleję się do jednego wątku, ponieważ trudno omawiać wszystkie. Jedna z najbardziej, moim zdaniem, dramatycznych tutaj kalek i sytuacji związanych z czytaniem Harry'ego Pottera, to jest to, że dzieci są na siłę wprowadzane w świat ciemności i mroku. I to narasta. Siódmy tom jest apogeum, jeśli chodzi o grozę i zgrozę. Ale pani jako matka wie, że dzieci raczej boją się ciemności i mroku chyba. Dzieci się boją, ojcze, ale z drugiej strony dzieci bardzo lubią takie doświadczenia tajemnicze. Dlatego ta książka jest o tyle niebezpieczna, że jakby próbuje świat cudu naszego chrześcijańskiego, bo nad cud jakby nic bardziej niezwykłego wymyśleć już nie można, zastąpić właśnie magią, doświadczeniem nie tyle jakby takim transcendentnym, ile właśnie celem magii jest samo doświadczanie niezwykłości. Natomiast celem cudu jest wprowadzenie człowieka w rzeczywistość nadzwyczajną. I to zupełnie są dwie różne rzeczy. Natomiast groza, mrok, śmierć, powiedziałabym taki odór, fetor piekła,
jaki Harry ma wciąż za kołnierzem, jest dla mnie nie do przyjęcia. Ja moim dzieciom, żeby to było jasne, nie pozwoliłam czytać tej książki. Właśnie między innymi z tego powodu, że tam bohater w ich wieku przez cały czas kroczy przez życie z takim fatum śmierci. Zastanawiam się, mówiliśmy już kiedyś o tym w Radio Maryja, tutaj może w telewizji też trwam być może, o takim mechanizmie identyfikacji. Czytelnik, nawet dorosły, poznający lekturę, w pewnym sensie identyfikuje się z bohaterami lektury. Jak to jest wielka literatura, to jest w stanie nawet odczuwać zimno, głód głównego bohatera, może odczuwać wzruszenie, kiedy bohater jest zakochany. To jest nawet nam dorosłym mechanizm zupełnie nieobcy. Natomiast dziecko, które jest odbiorcą bardziej miękkim i wrażliwym, ten proces identyfikacji ma o wiele dalej posunięty. Dlatego zachowania o obejrzeniu serialu z Pokemonami czy jakichś innych filmów walki u dzieci wrzucamy potem do jednego worka pod tytułem ADHD. Myśmy się zastanowili, skąd bierze się agresja, takie niezrównoważenie emocjonalne wielu dzieci w tej chwili, to być może doszlibyśmy do bardzo prostego wniosku, że nakarmiliśmy ich treściami właśnie w kulturze dziecięcej, literaturze, mediach wszelakich, nieodpowiednimi, więc ten ze śmiercią, fatum śmierci wisząca nad Harrym i jego przyjaciółmi, jakby karmieni zupełnie inną literaturą. Dlatego uważam, że jednak bardzo nieodpowiedzialne jest postawienie sprawy w ten sposób. No przecież to jest taka współczesna baśń, my dajemy... Ta baśń przenosi się później na zachowanie dzieci. Zachowanie, tylko że ta baśń może robi inne wrażenie, ale to jest bomba zegarowa z opóźnionym zapłonem. Bardzo skąd dziękuję. Wiemy? Odbierzmy telefon, bo proszę wiem, bardzo, że już ktoś czeka na połączenie. Halo, prosimy. Szczęść Boże, Pani Moniko, witamy. Słucham. Ja się przysłuchuję niesamowicie ciekawej dyskusji, typu dyskusję. Tak się złożyło, że ja mieszkam od kilku lat w Irlandii i uczę tutaj w szkole. To jest szkoła średnia Presentation College, gdzie oczywiście Harry Potter jest książką numer jeden i nikt nie widzi żadnych przeciwwskazań, nikt nie widzi żadnych. I co ciekawsze, tutaj ja chciałabym, żeby się Państwo ustosunkowali do tego, sprawia jogę, medytuje, a jest to siostra prezentka. Co mogliby mi wyjaśnić, jak się ma joga do religii katolickiej i dlaczego to jest, dlaczego to jakoś nie współgra. Pani Moniko, dziękujemy. Akurat pytanie jest jak najbardziej na miejscu, bo są specjaliści, którzy za chwileczkę wyjaśnią. Natomiast Pani nas ogląda, czy tylko słucha? Ja oglądam telewizję Trwam i słucham Radia Maryja od dobrych kilku lat i muszę z przykrością stwierdzić, że jestem jedyną osobą wśród kilkutysięcznej społeczności, która ma Radio Maryja i telewizję Trwam. Nikt z moich znajomych tutaj, ja mieszkam w niewielkim miasteczku na południowym wschodzie Irlandii i jakoś nie mogę nikogo przekonać, co jest niesamowicie przykre. A ja dostałam w prezencie od mojej mamy kilka lat temu dekoder i dzięki temu właśnie oglądamy i słuchamy. Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiamy i kochamy nasze ja wszystkie również mamy. Dziękuję szczęść bardzo, Boże, Pani Moniko, dziękuję. Ojca, więc ja bardzo cieszę się z tego telefonu, wyczucia z tej katolickiej, chrześcijańskiej wrażliwości pedagoga, świeckiej osoby, zwróćmy uwagę. Miałam okazję teraz gościć w Linzu, w Austrii, tam u Polaków w Górnej Austrii i rozmawiać wieczorami o ich problemach i zgłaszali pytania, że też są propozycje, że w domu polskim u Polaków, którzy są zgromadzeni wokół polskiej misji katolickiej, wprowadzić pewne elementy relaksujące, odprężające, gdzie w tamtym zachodnim świecie, zabieganym, gdzie jest coraz mocniejszy, popularnie nazywany wyścig szczurów, gdzie na zewnątrz trzeba być uśmiechniętym, prawda, wypoczętym, choć w środku różne, nie ma jogi bez filozofii, bo jeżeli są to tylko same ćwiczenia, to dlaczego się używa wyrazu joga, a on już niesie pewną ideologię myśli. I ten system sprzeczny z chrześcijaństwem jest całkowicie. Jest inna wizja człowieka, zdrowia, Boga, kosmosu i tym podobnie. Natomiast proszę zwrócić uwagę to, o czym powiedziałem. Jak mocno New Age wchodzi również w nasze kręgi katolickie. I teraz pytanie dlaczego? Bo my teraz stwierdzamy fakt. Pytanie dlaczego i jak temu przeciwdziałać? Otóż wydaje mi się, że dziś istnieje ogromna potrzeba powrotu do tej zdrowej, jasno określonej nauki katolickiej. Dogmatyka, apologetyka i mistyka. Nie ta zafałszowana mistyka. I zwróćmy uwagę, że
dogmatyka, prawdy wiary często nam się rozmydlają. Często we wspólnotach przykościelnych, przykatolickich redukuje się to wszystko do elementów emocji, uczuć. Nastrój, półmrok, świeczka, gitarka, piękne pieśni powtarzane. Ja to nazywam troszeczkę duchowość typu plum, 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 plum. Ona jest miła, sympatyczna, tylko co ona po roku, dwóch, trzech w takiej formacji wnosi? Czy my będziemy mieli świeckich katolików przygotowani do dialogu, do dyskusji ze współczesnym światem, do pokazywania tej innej strony? Apologetyka. Jeżeli próbuje się już mówić, że wszystkie religie dobre, no to rzeczywiście po co bronić wiary? Potem się pojawi pytanie, po co jechać na misję? Nie każdy żyje według swojego sumienia. Po co głosić Chrystusa? I dalej mistyka, duchowość. Mistyka katolicka jest bardzo głęboka. Proszę zwrócić uwagę, że i bardzo realistyczna. To znaczy, ona każe się zająć, owszem, myśleć o niebie, ale nogi mieć mocno na ziemi. Ora et labora, fides et ratio, żeby tylko hasłami to streścić. Im ja się mam otwierać. Nie na magię, wróżbiarstwo, nie na wiedzę tajemną, cała gnoza, ezoteryka, czy próby pokazania, uświadomienia sobie, że ja mam boskie własności, ale ja mam się otwierać na łaskę Pana Boga. Mam się otwierać na łaskę Pana Boga. On jest źródłem tej łaski. Bez tej łaski ja nie postąpię w życiu duchowym i ja nie osiągnę zbawienia. Więc niemoc, wiedza tajemna i nadzwyczajne, paranormalne, a nawet użyję cudowne zdolności, tylko czy wzrastasz w świętości, czy pełnisz wolę Bożą na co dzień, to cię prowadzi do nieba. A nie joga? A nie joga. Dlatego mówimy jodze stop? Jako technika jest to system całkowicie sprzeczny z chrześcijaństwem. Oczywiście ja jestem za tym, co człowieka w tym nerwowym świecie stresuje, gdzie on potrafi odpocząć, zrelaksować się. Temu mogą służyć różne ćwiczenia, różne sposoby. Na pewno tym nie będzie joga. Tu jest jeszcze inna kwestia pewnej socjotechniki działania. Bo kochani, to nie jest tak, że się wchodzi do szkoły, do duszpasterstwa czy do grona ludzi, proponuje się jogę jako ćwiczenie. I rzeczywiście tam jest w pierwszym etapie element na ćwiczenia położony. Ale kto wie, że jeżeli miesiąc, dwa, trzy mija, część osób się wykruszy, część chodzi w to głębiej, na przykład pyta, a co to jest ta Raja Yoga, Hatha Yoga? Ktoś jeszcze chce jakąś literaturę. Być może ktoś to obserwuje i wyłapuje sobie tych młodych ludzi, dzieci, młodzież czy dorosłych i potem już na drugim etapie wprowadza ich głębiej. Potem nagle się okazuje, że wierzymy w reinkarnację, stajemy się weganami. Potem nagle się okazuje, że coraz rzadziej do sakramentów świętych, no bo przypominam New Age, nie żadna łaska, nie Chrystus jedyny Zbawiciel. Ty sam możesz uzdolnić i wykrzesać z siebie, ujawnić te boskie siły i zdolności za pomocą tych paranormalnych rzeczy. Więc nie joga, a chrześcijaństwo, łaska Boża. Dziękuję. Pani Małgorzato, coś jeszcze do telefonu naszej słuchaczki? Coś jeszcze do telefonu. Ja rozumiem problem rodziców, którzy również w polskich szkołach, którzy niechętni są pomysłowi, żeby Harry Potter był lekturą uzupełniającą, a niestety wiem, może też odezwą się zaraz telefony naszych słuchaczy, wiem, że tak jest, że w wielu szkołach ta książka posłużyła jako materiał wyjściowy do prowadzenia lekcji czasem przez kilka tygodni, ale znam również takie przykłady, kiedy rodzice kategorycznie musieli interweniować w szkole i to jest już postawa heroiczna. Ponieważ płynąć pod prąd, dać się rozjechać walcowi reklamy, presji, temu całemu klimatowi magicznemu, który w tej chwili sprzyja właśnie promocji książek Rowling, nie jest łatwo. Wytłumaczyć własnemu dziecku, że ma być tym jedynym w klasie, który nie napisze wypracowania z Harry'ego Pottera i nie pójdzie do kina i usłyszy, a nie stać twoich rodziców na bilet. Nie jest łatwo, ale to jest cena chrześcijaństwa. Gdyby nas to nie kosztowało, to jakby nie, to też nie miałoby sensu. Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Halo? Halo, prosimy. Słuchamy. Telewizja trwa, mi radio. Halo? Bardzo prosimy. Kto telefonuje? Moment, ale jeszcze rozmowę słyszę. No bo pani ma niewyłączony głos w telewizorze lub w radiu. Całkiem mam wyłączyć? Całkowicie. Wtedy będziemy... Halo? No niestety, trudno. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Maria z Rzeszowa. Ojcze Waldemarze, ponieważ Pana bardzo lubię i chyba temu zawdzięczam, że zawsze, kiedy ojciec prowadzi program na tematy wychowawcze, a te programy szczególnie mnie interesują z uwagi na mój zawód
Ja mam poza sobą 45-letni staż pracy w zakładach kształcenia nauczycieli, jak też nie tylko. Już z ojcem raz rozmawiałam, kiedy ojciec prowadził bardzo interesujący program z takimi młodymi ludźmi na temat, z bardzo dzielnymi młodymi ludźmi na temat narkomanii. Pani Mario, bardzo dziękuję za te... Czas tam ucieka, jeżeli moglibyśmy usłyszeć problem, kwestię, pytanie do naszych dzisiejszych gości. Nie, ja na ten temat wiem dużo. Chcę tylko dopowiedzieć, że poteromania jest zjawiskiem społecznym, stała się zjawiskiem społecznym ostatnio. Ja byłam przerażona, kiedy jedna z moich studentek pisała pracę magisterską nie tak dawno, zaledwie chyba 4 lata temu, na temat czytelnictwa młodzieży w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. W szkołach podstawowych naturalnie na pierwszym miejscu znalazł się Harry Potter. Byłam przerażona, ponieważ tę książkę przekartkowałam i dyskutowałam ze studentami na temat jej treści, sugerując, jak powinny ustosunkować się do tej książki i do okultyzmu w ogóle, ponieważ okultyzm również staje się ostatnio wszechobecny, jak mają się ustosunkować, kiedy podejmą pracę z dziećmi bądź z młodzieżą. Kiedy analizowałam treść tej pracy, postawiłam sobie takie pytanie. Jak to możliwe, że tyle dzieci czyta tę książkę z takim zachwytem i słusznie tutaj powiedziała pani. Marketing, gdyż marketing zatriumfował. Presję prosprzedażową tworzą dzieci. Nie czytasz Harry'ego, jesteś Mugolem. Wskazujesz się na umieszczenie na marginesie grupy. Postawiam sobie takie pytanie. Gdzie są rodzice? Tak ciągle odwołujemy się o wiele za często w moim przekonaniu do tego, że rodzice powinni mieć główny wpływ na wychowanie swoich dzieci. Nie zgadzam się z tym do końca, ponieważ nasi rodzice, ogromna część rodziców naszych dzieci, tak samo jak młodzież i dzieci coraz mniej, o tym by ci rodzice zdawali sobie sprawę. Przecież nauczyciele, pracownicy pracujący w bibliotekach szkolnych bądź w innych bibliotekach powinni zdawać sobie sprawę z tego, co epatuje ta tak popularna na całym świecie lektura. Więc po raz drugi powtarzam to pytanie, zwracając się w tej chwili już do moich kolegów i koleżanek nauczycieli. Obecnie jestem na emeryturze, o czym pierwszy rok, o czym zaznaczałam już wcześniej, uczestnicząc w dyskusji na inny temat wychowawczy. Gdzie są nauczyciele? I tu odpowiadam sobie sama na pytanie. Być może część moich kolegów i koleżanek obrazi się na mnie, ale się tym nie przejmuje. Tak jak ogromna część rodzi jakąś świadomość pedagogiczną, tak też możliwa jest taka sytuacja, że nauczyciel, który ma wykształcenie profesjonalne, również może mieć bardzo niską kulturę pedagogiczną i popatrzeć sobie sprawy z tego, co wychowankowie czytają. W tej chwili nauczyciele mają sprawiedliwienie sensowne, a co mnie obchodzi, co dzieci czytają, jeśli rodzice w pierwszej, no że tak powiem, jeśli rodzice powinni głównie decydować o tym, w jakim kierunku chcą wychowywać swoje dzieci. To jest sprawa Pani Mario, rodziców, to jest bardzo ważny postulat również. Pani Mario, bardzo dziękuję również za tę refleksję, bardzo istotny głos, który tutaj przyczynia się do naszej dyskusji. Pozdrawiamy serdecznie, dziękując również za te miłe słowa, no i za tę refleksję. Oddajmy głos naszym gościom również.
Pytanie, gdzie są rodzice rodziców, którzy mają świadomość, to znaczy nie są obojętni, w co gra moje dziecko, gdy wchodzi na górę do swojego pokoju i ma komputer, jaką płytą się wymieniło ze swoimi rówieśnikami, nie są obojętni na to, jaki kanał telewizji satelitarnej z bajkami akurat ogląda te bajki, czy też być może są to filmy typu sensacyjne, horrory, tylko w wersji animowanej, czy jest to aby na pewno gatunek bajki, nie są obojętni, że co omawia na lekcjach, na lekcji wychowawczej i tak dalej. Prawo polskie daje duże możliwości rodzicom, z których my rodzice, dobre przykłady rodzin, małżeństw, że tak jak wspomniałem, są osoby, które nawet całkowicie oddolnie angażują. Te moje spotkania, te spotkania w Austrii były generalnie robione oddolnie. Małżeństwo, które też ma dzieci, które też stawia pytania, które... Natomiast ja już powiedziałem, musimy szkolić kadry i elity. Od kilkudziesięciu lat my żyjemy w epoce, boję się, że również na terenie Kościoła, powiem enigmatycznie, epoce rozmydlania. I teraz gdzie są nauczyciele, gdzie są rodzice? Jak oni wychodzą z uczelni, ze szkół, już ze swoich domów, gdzie jest ten relatywizm? Pytanie, czy rodzice, nawet ta grupa w Polsce jeszcze znacząca, chodząca w miarę regularnie na niedzielne msze święte, słuchające listów Episkopatu Polski czy księży biskupów, czy w tych listach znajdują wytyczne, znajdują dotknięcie problemu, z którymi oni się spotykają, czy też jest pewna jakaś, jak to pan doktor Stanisław Krajski zauważył, poprawność polityczna również na terenie teologii. Komentarza do bardzo ciekawego telefonu. Przypomnę na Pawła II, Polska potrzebuje ludzi sumienia. Ludźmi sumienia powinni być nauczyciele, powinni być rodzice, bo tak naprawdę większość z nas jest rodzicami. Więc ja myślę, że pewne takie zagubienie w tej materii, tak jak pan Andrzej tutaj mówił o tym, jest spowodowane takim rozmydleniem i kierowaniem się bardziej może schematami niż wiarą żywą. Z drugiej strony myślę, że za mało jest wiedzy. Dlatego tak, czy właśnie ojca Posadzkiego, czy programy tego powszechnie, my rodzice, my nauczyciele, my wychowawcy w jakiejkolwiek bądź formie, nie mamy dostatecznej świadomości, jak bardzo nasze życie codzienne w tej tak zwanej katolicy przesiąknięte już wpływami new age'owskimi, magicznymi, całą tą kulturą okultystyczną. Pan Andrzej o tym mówił. Przykładów tego przesiąkania jest bardzo wiele, więc więcej wiedzy, postulat więcej wiedzy. Jeżeli ktoś tę wiedzę ma, niech nie chowa, tylko niech się dzieli, bo rzeczywiście może w szkołach należałoby organizować jakieś spotkania na ten temat, może powinny wychodzić broszury, może czasopisma chrześcijańskie typu Wychowawca czy Sygnały Troski zechcą więcej poświęcić miejsca tego rodzaju problemom, żeby uświadamiać, kto wie, ten mniej błądzi. Czyli a tymczasem rodzice nie mają argumentów oprzeć się wychowawcom, którzy proponują chociażby wyjście do kina na Harry'ego Pottera. To jest związane też myślę z kryzysem autorytetu ogólnie. Rodzice, my rodzice boimy się dzisiaj mówić nie. To czego nie bali się robić nasi przodkowie i wychowali bohaterów I, II wojny światowej, powstania warszawskiego i bohaterów czasów komunizmu w Polsce, którzy uratowali jeszcze chrześcijaństwo w Polsce, zrobili to również dzięki temu, że wiedzieli kiedy mówić nie. Dzisiaj jako mama też, która sama ma z tym problem i która obserwuje generalnie środowisko rodzicielskie, widzę, że mamy z tym problemy coraz większe. Boimy się powiedzieć nie, bo nam się wydaje, że zrobimy krzywdę dziecku, że współczesne wychowanie stawiające takie bariery trąci myszką, że to są metody starotestamentalne, jeżeli ktoś da klapsa rozsieczonemu bachorkowi, który się położy na środku marketu, bo wrzeszczy, że koniecznie tę zabawkę, a jak nie, to w ogóle zastrzeli panią zza trzeciej półki. Także autorytet, kryzys autorytetu powoduje to, że rodzic, który ma rację mówiąc, nie czytaj Pottera, nie zajmuj się tym, a tamtym i tak dalej, może być postrzegany jako napastnik, który przeszkadza dziecku w jego jakiejś takiej indywidualnej realizacji pewnej wizji wolności. To jest też, pan Andrzej, mam nadzieję, zgodzi się, pewna tendencja współczesnej masowej kultury. Wyzwólmy człowieka ze wszystkiego, niech robi co chce. Samowola, a nie wolność. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy. Halo, Radio Maria i Telewizja. Trwam. Szczęść Boże, Stanisława z Wrocławia. Szczęść Boże, pani Stanisława. Mój problem może nie tyle jest z Harry Potterem związany i z kwestiami wychowawczymi, ile z New Age. Mianowicie chodzi mi o
takie wszelakie metody lecznicze, typu akupunktura, akupresura, a dzwonię dlatego, że w związku z tym przenikaniem New Age właśnie pojawiła się reklama w telewizji Trwam, ojcze, dotycząca kosmodysku. Bardzo bym prosiła, jeżeli można w tej chwili się do tego ustosunkować, czy to jest rodzaj akupresury. Ja nie odnalazłam w kontekście tego kosmodysku jakichkolwiek naukowych uzasadnień jakiegoś masażu. Jest to według mnie akupresura i no na to chciałam też zwrócić uwagę i wyjaśnić ewentualnie wątpliwości. Pani Stanisławo, bardzo dziękuję. Ja też mam ogromną prośbę, abyśmy do naszych widzów i słuchaczy, abyśmy telefonując do radia czy do telewizji zawsze trzymali się tematu i nie odbiegali od tego tematu, gdyż jeśli można króciutko. Wtedy troszeczkę nam się rozwadnia też sprawa. Bo o tych tematach ja miałem przyjemność w Radiu Maryja w rozmowach niedokończonych już mówić, bioenergoterapii i tak dalej, więc tutaj ja bym rozróżnił pewne rzeczy ortopedyczne czy medyczne, które pomagają w dobrym funkcjonowaniu organizmu, od powiedzmy rzeczy new age'owskich, jak homeopatia, bioenergoterapia i tym podobnie. Jeżeli pani tu konkretnie wspomina kosmodysk, ja tylko znam z reklam, nie badałem tego wcześniej, ale proszę zwróćmy uwagę, że nie możemy tego jakoś tak wszystkiego rzucić do jednej półki, bo dobrze zrobiony masaż na pielgrzymce albo dobry lub zły rodzaj obuwia, który uciska nasze stopy, powoduje, że albo lepiej nam się idzie, dłużej przejdziemy, albo gorzej się idzie. Więc działania ortopedyczne, na przykład osób, lekarzy, czy w przychodniach, jeżeli są gabinety, gdzie chodzi się na różnego rodzaju terapię, czy kręgosłupa, czy stawów, czy innych rzeczy, gdzie jest na przykład wykorzystywany masaż. Masaż nie tylko rękami masażysty, bo uciskać, czy w formie ewentualnie prostowania zwyrodnień kręgosłupa mogą przecież różne urządzenia. To jest co innego niż zideologizowany New Age z kosmicznymi energiami, meridianami, biopolami, aurami i tym podobnie. Bardzo dziękuję. Niestety nasze spotkanie dobiega końca, czasu jest coraz mniej. Mówimy o prawdzie o Harrym Potterze, przedstawiając szeroki kontekst istnienia tego zjawiska, jak również i tego tytułu na rynku książek. Ale czy istnieje alternatywa? Pani Małgorzato, zwracam się do pani z tym pytaniem, ponieważ wiem, że Harry Potter wręcz zainspirował panią również. Powiem szczerze, że Harry Potter właśnie, proszę, nawet może zainspirować do dobrych rzeczy, ale to tak czasem jest, że jak coś się złego stanie, to trzeba potem otrząsnąć się i spróbować w to miejsce zrobić coś dobrego. Jeżeli mówimy o inspiracjach, to rzeczywiście ojciec tutaj pewnie ma na myśli książki, które zostały przeze mnie napisane. Mówiliśmy o Anharze, to był pierwszy tom powieści antymagicznej. Teraz kilka miesięcy temu ukazał się drugi tom, Alhar, syn Anhara. Ukazał się, ponieważ dzięki Bogu odbiór pierwszego był dość entuzjastyczny u młodzieży. Jakby było zapotrzebowanie, żeby los tych bohaterów i ten klimat antymagiczny powieści jakoś jeszcze utrzymać. Był to mój, tak to odbieram, mój skromny wkład w ogólną dyskusję na temat Harry'ego Pottera i starałam się na miarę własnych możliwości, ponieważ bardzo mnie zezłościła pani Rowling i jej złe intencje, które ja osobiście wyczytuję wprost w książce i nie oskarżam, nie chodzi tutaj o emocje, stwierdzenie faktu. Nie chodzi o ring, kto komu przyłoży, tylko o to, że można się naprawdę złościć, kiedy diabeł wywija ogonem i uważam, że jest bardzo dobrze, kiedy chrześcijanin resztkami jeszcze wolnego sumienia tupie i mówi, zrobię inaczej, pokażę prawdę tak, na ile ja rozumiem. Natomiast chciałam powiedzieć również żartobliwie, już broń Boże nie zestawiając się z Ratzingerem, kardynałem jeszcze wówczas, ale żartobliwie powiedzieć, że Harry Potter zainspirował również kardynała Ratzingera jeszcze zanim został Benedyktem XVI do tego, żeby się wypowiedział na temat tej książki. I jego bardzo jednoznaczną opinię na ten temat opublikowała pani Gabriele Kubitak w swojej książce. Którą również gościliśmy w studio telewizji. No więc właśnie, była wspaniałym gościem tego programu. I Ratzinger prosił, żeby w mediach opublikowano jego opinię. Brzmiała ona bardzo jednoznacznie, że Harry Potter to jest książka, która no, zabija, niszczy chrześcijaństwo, zakorzenić. I dementował również, co jest dla mnie osobiście bardzo istotne, dementował Ratzinger
w tej wypowiedzi plotki, jakoby Jan Paweł II miał na temat Harry'ego Pottera jakieś inne zdanie. Także był to jednobrzmiący, bardzo konkretny głos przyszłego papieża na temat tej książki. I myślę, że dla osób, które nawet miałyby jakieś braki, powiedzmy, w argumentacji, stanowisko Kościoła w tej sprawie, głowy Kościoła, bo rozumiem, mówiła tutaj pani jedna z naszych słuchaczek, prawda, o tym, że to różnie bywa. Prywatnie mamy prawo do różnych poglądów, ale czasami niestety wykrzywiamy dogmaty. Jeżeli papież na ten temat ma zdanie takie, to ja nawet posiadając wiedzę, tudzież nie wiedzę, argumenty, tudzież nie argumenty, mogę zaufać tym, którzy rozpoznają to światło jaśniej, lepiej. A pani Małgorzato, kiedy dzieci przychodziły do pani, czy przychodziły do pani, pani dzieci, pytając się, mamusiu, dlaczego nie możemy czytać, czy możemy czytać Harry'ego Pottera, czy iść do kina na ekranizację? Tak, tłumaczyłam, ja byłam bardzo waleczna od pierwszego tomu, który się pojawił, że mam rację, dzięki Bogu. Natomiast oczywiście, natomiast dla mnie wielką radością było to, przyznam się, jako mama, mam niewiele pewnie sukcesów pedagogicznych jako mama, ale ponieważ niektóre mam, to się pochwalę. Raz była sytuacja taka, nawet nie raz, kiedy moja 12-letnia żanką, dlaczego Harry Potter jest zły i że magia jest niedobra, bo po prostu obraża Boga, że jest, jest jakby no, grzechem bałwochwalstwa. Więc pomyśl, i mówiła to dlatego, że tak myśli, a nie dlatego, że ja jej kazałam to powiedzieć. Więc można, tłumacząc i pracując z dzieckiem, można jakby tę prawdę Bożą w nim obronić i ono wtedy może być świadkiem w swoim środowisku, chociaż jak mówiliśmy wcześniej, nie jest to łatwe i to kosztuje, ale też dziecko potem ceni w sobie samym to, że było dzielne. To jest prawdziwa moc, poddać się i nie poddać jednocześnie, mieć inne zdanie, wiedząc, że broni się prawd Bożych, chociaż to kosztuje. To jest jakieś czarodziejskie, powiedziałabym, niezwykłe, to naprawdę, to jest magia. Ale teraz pani stoi przed kolejnym wyzwaniem właśnie odczarowania czarodziejstwa? Tak, powiem szczerze, jest tak, że ja w ogóle tematami magii, okultyzmu zaczęłam się interesować dokładnie wtedy, kiedy Rowling napisała swoją książkę na zasadzie kontry i kiedy pisałam pierwszy tom swojej powieści, to nagle zaczęłam rozumieć, jak ważny to jest problem. Wtedy to do mnie dotarło. Wcześniej chyba miałam dość lekceważący stosunek do tych tematów, nie zajmowałam się nimi. I w związku z tym zrodził się pomysł, aby teraz 29 marca dokładnie, w sobotę po Wielkiej Nocy, zorganizować w Warszawie takie całodzienne spotkanie antymagów, warsztaty antymagiczne, tak to nazywamy sobie na razie roboczo. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do Galerii Państwa Porczyńskich. To jest Warszawa, Plac Bankowy, od godziny 11 do 19 tam. Będą odbywały się wykłady. Mam nadzieję, znamienici prelegenci będą tłumaczyli, na czym polegają właśnie te praktyki magiczne, okultystyczne. Będzie egzorcysta, który opowie o swojej praktyce. Będą osoby, które dadzą świadectwo swoim doświadczeniom tego rodzaju. Będzie również spotkanie ze mną skromne przy okazji promocji właśnie Anhara i Alhara. Będzie recital gitarowy wybitnego gitarzysty muzyki klasycznej. Także i to wszystko bezpłatnie. Dobrze, więc jeżeli chcielibyście Państwo właśnie poznać trochę tych klimatów, dowiedzieć się, wiele się dowiedzieć, to serdecznie zapraszamy do Warszawy 29 marca do Muzeum Kolekcji imienia Jana Pawła II. Czyli do Galerii Porczyńskich. Do Galerii Porczyńskich. My zapewne jeszcze będziemy informować o tym wydarzeniu na antenie Radia Maria, czy też telewizji Trwam, a już podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, panie Andrzeju, pańska opinia na temat Harry'ego Pottera. Harry Potter jest tu absolutnie jednoznacznie antychrześcijański, wpisujący się w nurt New Age. Ja staram się teraz nie wartościować, tylko stwierdzam fakt. Oczywiście dla kogo chrześcijaństwo jest marnym wyznacznikiem albo wręcz czymś obcym, wrogim, ma prawo się zachwystywać Harrym Potterem i to będzie logiczna konsekwencja. Natomiast chrześcijanin musi widzieć te wszystkie elementy, o którym tutaj wspominaliśmy, o których mówił ojciec Posadzki, w kontekście nauki Biblii, objawienia Bożego o działaniu Pana Boga i złych duchów. Natomiast bardzo twórczą jest pytaniem, co w zamian? Bo samą krytyką, czy zauważaniem nawet faktów, my jeszcze nie dajemy twórczej alternatywy. Co w zamian? Jak przeciwdziałać? I ja bardzo się cieszę, że na polskim rynku pojawiły się te dwie powieści i pojawiają się konkretne inicjatywy. Spotkania, katechezy, sympozja dające argumenty. Dziękuję panie Andrzeju, pani Małgorzato, ostatnie sekundy.
głos dla mnie, tak, jak nam miło. Chciałabym powiedzieć rodzicom, żeby się bardzo modlili za swoje dzieci. To natchnienie właśnie teraz przyszło mi do głowy. Nawet za te, które już Harry'ego Pottera przeczytały. Ponieważ moim zdaniem niestety jest to nawet książka inicjacyjna. To nie jest zwykła lektura, po której przełknięciu dziecko pójdzie dalej w świat. Żebyśmy właśnie otoczyli je serdeczną modlitwą. Módlmy się za nasze dzieci i podsuwajmy świetne książki do czytania. Bardzo dziękuję raz jeszcze za przybycie do studia naszym gościom. Prawdę o Harrym Potterze, przypomnę, przybliżali nam pani Małgorzata Nawrocka, autorska poczytnych książek dla dzieci, autorka również lektury, która jest, można powiedzieć, anty-Harry Potterem, jak również znany nam naszym realizatorom i wszystkim, którzy przygotowali ten program. Dziękuję za współpracę. Żegnamy się słowami, jak zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.